Cześć, jestem Michalina i dzisiaj wraz z Polish Express spojrzymy na rozkłady kolejnych strajków londyńskiego metra w nadchodzący weekend. Sprawdzimy, gdzie możecie jeszcze korzystnie zrobić zakupy przedświąteczne i opowiemy Wam, jak organ powołany do ochrony praw obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii zaskarżył do sądu decyzję resortu spraw wewnętrznych o konieczności ponownego złożenia wniosku przez tych, którzy mają tymczasowy status osoby osiedlonej, jeśli chcą uzyskać pełen status. Ale zacznijmy od wiadomości z londyńskiego podziemia, a konkretnie z londyńskiego metra. Kolejne strajki zaplanowane są na 17 i 18 grudnia, które przypadają na piątek i sobotę. Strajki obejmą takie linie jak Victoria, Central, Jubilee, Northern oraz Piccadilly. A z czym zmierzą się pasażerowie podczas tych strajków? Z dotkliwymi zakłóceniami w funkcjonowaniu metra lub z brakiem jego funkcjonowania. W piątek na linii Central oraz Victoria strajki odbędą się już od godziny 19. Spodziewajcie się mniej kursów od tej godziny. W sobotę z kolei strajk zacznie się o 4:30 rano i zakończy się w niedzielę o 4:29 rano. Linie objęte strajkiem to Central, Jubilee, Northern, Piccadilly oraz Victoria. Proponujemy w tym czasie wybrać inne środki transportu, oczywiście w miarę możliwości. Oprócz utrudnień w przemieszczaniu się metrem, już mierzymy się z utrudnieniami w przestworzach, bo od 15 grudnia wszyscy podróżujący muszą wykonać test na obecność koronawirusa przed przybyciem do Polski. Test musi być wykonany co najmniej do 24 godzin przed przekroczeniem granicy kraju. Z tego obowiązku nie zwalnia ani szczepienie, ani przechorowany COVID-19. Ale więcej w tym temacie możecie przeczytać na naszej stronie Polish Express. A teraz, co z tymi przedświątecznymi zakupami? Z pewnością wpadajcie do Boots, bo tam w każdy wtorek szeroka gama produktów, za które zapłacicie tylko 10 funtów. Currys z kolei oferuje świetne wyprzedaże telewizorów, laptopów, zegarków, zresztą sami możecie zobaczyć. A jeżeli ktoś z Was chce się oświadczyć w te święta, to Goldsmith może mieć coś dla Was. A teraz do sprawy tymczasowo osiedlonych obywateli. Zgodnie z umową o warunkach Brexitu, obywatele Unii Europejskiej, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii przed końcem okresu przejściowego, czyli przed 31 grudnia 2020 roku, mogli zachować nabyte prawa, o ile złożyli wniosek o status osoby osiedlonej, settled status, lub tymczasowy status osoby osiedlonej, tak zwany pre-settled status. Ten pierwszy settled status przysługuje osobom, które mogły się wykazać minimalnym 5-letnim nieprzerwanym pobytem w Wielkiej Brytanii, a drugi status przysługuje pozostałym osobom niespełniającym tego pierwszego warunku. Umowa przewidywała jednak, że w przypadku osób mających tymczasowy status, zmiana tego statusu na pełen status nastąpi automatycznie. Jednak brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło decyzję, że osoby mające tymczasowy status muszą przed upływem 5-letniego okresu złożyć kolejny wniosek. Wniosek o przekształcenie statusu na pełny. W związku z tym brytyjski organ powołany do ochrony praw obywateli Unii Europejskiej, czyli Niezależny Urząd Nadzoru, zaskarżył do sądu decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Według urzędu decyzja jest niezgodna z prawem i narusza umowę z Unią Europejską. Według Niezależnego Urzędu Nadzoru sprawa dotyczy ponad 2 milionów osób. Jak wynika ze statystyk brytyjskiego Home Office do końca września 2021 roku, obywatele Polski złożyli ponad 1 milion wniosków, z czego 76% wniosków złożonych przez obywateli zakończyło się przyznaniem statusu osoby osiedlonej i jest to najwyższy odsetek ze wszystkich narodowości. Zaskarżona przez Niezależny Urząd Nadzoru decyzja dotyczy ponad 200 tysięcy Polaków ze statusem tymczasowym, którzy będą musieli złożyć kolejny wniosek, o ile sąd zdecyduje inaczej. I tym akcentem żegnam się na dzisiaj z Wami. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę Wam spokojnych i szczęśliwych świąt. Do usłyszenia.